Jak mogłyście mi to zrobić? Jak mogłyście mi to zrobić i napaść na mojego męża? Przecież to ja chciałam się zemścić! Już nawet sobie przygotowałam nóż! Już nawet sobie przygotowałam cały plan! Nóż z telezakupów. Specjalnie wyostrzony na wszelką krzywdę z różową rękojeścią. Czy wy wiecie, jakie to uczucie, kiedy człowiek się nie zemści? Dlaczego pozbawiłyście mnie tej cudownej satysfakcji? Tylko cudownego wbijania ostrza aż po samą rączkę. Teraz będę chodziła do końca życia w poczuciu niespełnienia. Wrażenie jakby wyjść z domu i nie być pewną, czy się czegoś nie zapomniało. Zgasić ogień pod garnkiem, zamknąć okno na wypadek burzy. Coś miałam zrobić! I nagle sztylet przebija serce. Zrobić już tego nigdy nie będę mogła. A w dodatku, cóż to za metody? Jakieś strzały, podpalanie. Czy nie można go było tak normalnie torturować? Tak najlepiej przez kilka dni? Oskalpować, poprzypalać, połamać wszystkie kości i patrzeć, jak zdycha? Zbyt dobre byłyście dla niego, zbyt dobre, jak na takiego złego człowieka. Czy twarz był efektem źle pojętego siostrzeństwa i tak naprawdę spełnieniem egoistycznej zachcianki rozprawienia się ze złem? Czy uczucia biednej żony już się nie liczą? A co, jak już żona to ma być pozbawiona praw? Wybór śmierci swojego kata jest jak zapach perfum. Sprawa indywidualna i prezentów nie ma co robić, bo zawsze pudło. No nic. Czasu cofnąć się nie da. Trzeba żyć dalej!